Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry Shapes and Fidgets. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, no i jest weekend epicki, więc może coś uda nam się znaleźć w zbrojowni albo w gabinecie magii, chociaż wątpię, bo raczej rolować nie będziemy. No ale trzeba pokorzystać z eventu Kowala, może uda nam się chociaż 15 razy w jeden dzień coś rozmontować. Także zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, no i lecimy z odcinkiem. Na początek, dzisiaj wypadł mi taki oto klejnocik, niestety na siłkę, więc do wyrzucanka na pewno. O, to jest tanie, to możemy od razu rozmontować. I czy mamy tu coś jeszcze do rozmontowania? To jest drogie. Paski są tutaj na tym kącie do kociołka, więc wrzucimy sobie. I tu chyba nie mam już nic takiego tańszego, co by można było rozmontować. Więc przejdźmy sobie tutaj, to na pewno też wrzucimy do kociołka. No halo, bro. Poproszę, żeby ta gra działała. No, przerzuciło się, serwer nie odpowiada. Mam nadzieję, że to nie jest wina mojego internetu, tylko po prostu gra się coś wiesza. Tutaj może po prostu wrzucimy sobie... A te rękawice niech lecą do toaletki. Na inteligencję wypadły, ale to nas na razie nie interesuje. Rozmontowanko. Tu nam został jeden epik. Ale na wojowniku, czyli na barbarze, jeszcze tutaj mamy parę epików do kibelka, więc się nie przejmujemy. I myślę, że możemy sobie już na spokojnie rzucić kołem. Dzisiaj dostałem odłamki w wysokości 100. Więc nie za szczęśliwie. Mamy 11 szczęśliwych monet, więc raz sobie zakręcimy za darmochę. I lecimy. Expik. Odłamki. Drewno niestety. Cytryna. Exp. Znowu drewno. Jest grzyby. Kamień. Gold. Odłamki. Odłamki. Oj, odłamki naprawdę spoko. Broń. Pewnie na rozmontowanko. Jest trochę golda, jest znowu sporo odłamków. I niestety znowu drewno, ale jest kolejne grzyby są, więc okej, okay, dobra. Więc zobaczmy jak to tu wygląda, już plus 18 bronie. No więc to na pewno idzie do rozmontowania, bo ma dosyć sporo odłamków. Jaka tu jest dzisiaj misja? Nakarmić pupile. No to nakarmimy sobie tyle ile możemy. Magut. Proszę, dwa jedzonka. Dzisiaj Rokitek wbija na poziom 200, więc dostajemy pewnie z niego bonus do szczęścia. No i Głębion 3 razy będzie nakarmiony, 164 poziom. Jak najbardziej spoko. No i zobaczmy jak to tu wygląda z tym szczęściem. 16400. No, chyba już dodało. Więc dobra, lecimy misjami. Mam nadzieję, że misje będą dosyć przyjazne i nie będą jakieś takie mega trollowe. Chociaż ta już była dość słaba, ale przynajmniej dała nam coś do kociołka. No dzisiaj nie wydaje mi się, żebyśmy dostali dość sporo itemów do rozmontowania. Muszę zerknąć tam na pachołki. Jak one tam wyglądają, bo już tam powoli też epiki się kończą do rozmontowania. Więc to może być delikatny problem. Tutaj jest coś, ale weźmiemy sobie zdecydowanie tą misję. Przeliczając to razy 4, to była dużo lepsza niż ta 10. Może jakoś bardzo dużo lepsza to nie, ale była mimo wszystko lepsza. Okej, okay, tutaj lecimy. Jest Jerzyna. Fajna misja 5. Jeszcze dała grzybka. Więc ja jestem zadowolony. Dobra, Klepsydra. Tutaj słabo. 5. No 5. Dobra. Tutaj weźmiemy 2,5 minuty. 6. 6. Nie no. Słabe, te misje coś lecą. Muszę w końcu się wziąć za zrobienie tego testu.
lepiej tutaj iść jeszcze pod expa, czy już może iść pod golda. Ale to chyba sobie zrobię w następnym tygodniu, jak będę miał jakąś możliwość. Tutaj niestety kolejny item, który muszę odłożyć, bo nic nam nie daje odłamków. Tu jeszcze odłamki jakieś wpadły. Tu weźmiemy czerwoną, nie oplujemy, dostaniemy odłamki. Tutaj dziesiątka, bo tamte to straszne misje. Tutaj kolejna dziesiątka. O, przynajmniej daje odłamki. Przynajmniej coś. Dobra, tu weźmiemy sobie to. A widzę. Serio. No, trzeba będzie się zaraz pozbywać tych przedmiotów. Bo będzie tragedia. Zaraz się zapchamy na amen. Piątka może być. Tutaj też musimy skorzystać z piątki. Tu dziesiątkę. Mimo że jest słaba. Tutaj akurat jeśli chodzi o ten metal, to jeszcze chętnie przygarnę na tym koncie. Więc ja, no, jeśli tu będzie metal leciał, to nawet nie będę bardzo narzekał. Fajnie, że coś na rozmontowanko wpadło. Tu zdecydowanie ta dziesiątka. Bo tutaj jeszcze nie mamy takiej przewagi tego metalu, jeśli chodzi o... A weźmy. Teraz pytanie, czy to rozmontować, czy do kociołka? Może rozmontujmy, bo jeszcze dużo itemów nam zostało do rozmontowania. Tutaj weźmiemy sobie tą dwójeczkę. Piątka. I dziesiątka. Dwójka, piątka i dziesiątka się fajnie ułożyło. Tutaj na pewno dwójeczkę znowu. Pewnie teraz znowu jakąś piątkę dostaniemy. Dosyć ciekawą. No nie jest dosyć ciekawa, ale jest najlepsza. I teraz co? Dziesiątka? Nie, siódemka, proszę. Myślałem, że sobie tak będziemy lecieć. Dwójka, piątka i dziesiątka. Bo weźmiemy może tą piątkę. Tutaj dwójkę. I znowu piąteczka. Ale słabizna. Ale w sumie to nie jest event expa ani golda, więc na misję nie ma co bardzo narzekać, ale tamta misja była jakoś z 400, powiedzmy, 60 poziomu. Nie wiem, dlaczego ona nam się tutaj zapodziała na tym naszym 421, ale musieliśmy ją wziąć mimo wszystko. Tutaj weźmiemy sobie piątkę i dostaniemy odłamki. Tutaj na... O, fajna dwójka. Za dwa. Teraz piątka za dwa. Z odłamkami. Demka za cztery. No, przygarniemy. Dlaczego by nie? Metal też. Tutaj piątka za dwójkę. Tu weźmiemy dziesiątkę, mimo że tam była czerwona typowo pod golda. Tutaj siódemkę, jest cytryna. I tu co? No trochę lipa brać tutaj tą dziesiątkę. Więc pójdziemy chyba w tą piątkę, tylko którą? Może w tą. Jest śliwa. I pół. Może dostanę coś lepszego za dwójkę. Musimy dostać około 3 milionów teraz za ostatnią misję, żeby nam się to zwróciło. 1 700 000, no nie zwróciło się nam. Troszkę szkoda, ale może zwróci się na ostatnim pipku. Tutaj lecimy dwójkę. Tutaj siódemka, bo jest zdecydowanie najlepsza. Jabłuszko. No tych jabłek nam się naprawdę sporo uzbierało, a do zielonych świątek jeszcze tydzień. No i teraz same siódemki, więc musimy wybrać tą misję za 5 milionów. No i dostaliśmy jeszcze metal na koniec.
Możemy sobie ustawić jak najbardziej wartę i zobaczmy, jak to dalej tutaj wygląda. Możemy sobie na pewno rękę tutaj ciachnąć. Kogo by tu na arenie machnąć? Może tego berserkera. Nawet się udało, o dziwo. Lecimy teraz, wydajemy staty, czy wszystkie? Nie wiem. Mamy coś tutaj? Nie mamy. Poszukałbym chętnie jakiegoś epika. Tak wam powiem szczerze. Więc przerzućmy parę grzybków w poszukiwaniu jakiegoś epiczka. Może akurat coś fajnego siądzie. Rękawice z łączną odpornością. Oszału nie ma, ale tutaj akurat rękawic na stojaku nie mam, więc jak najbardziej sobie je przygarniemy, wrócimy tutaj. Dobrze, że dzisiaj wrzuciłem rękawice, tak naprawdę. No i wydajmy sobie wszystkie już tutaj złoto, żeby nas nie kusiło. Zobaczmy, ile tutaj jeszcze przedmiotów. 10 przedmiotów muszę rozmontować. O Boziu, to będzie trudne. No na pewno rozmontujemy sobie to. O te za 2 miliony myślę, że będę rozmontowywał mimo wszystko. To. Powiedzmy, że to. Tu jeszcze się coś uchowało za 2 miliony. Więc może tak. Ile jeszcze? Jeszcze 5. Tutaj jakaś czapa jest. Do rozmontowania. Ta broń. Ale ta broń da nam i tak tylko razy jeden. Mam tu jakąś broń jeszcze do opchnięcia. Mam tutaj jakąś broń do opchnięcia. Jeszcze dwa przedmioty. Jeszcze dwa przedmioty, więc na pewno pójdzie to ten pasek. I może coś z Magusia, żeby tu nie było tak, że rozbieramy tylko Kunegundę. Okej. Tak, tak. I mamy rozmontowanko z banki. Jak to wygląda teraz w pupilach? Nakarmimy sobie zawiszkę. Maguta dokarmimy. 64 już jabłka. Spoko. No i pierwsze karmionko dla rybogi. Jak najbardziej przygarniemy. Zobaczmy. 957 karmień w wodzie. To będzie dość trudny przeciwnik. I puścimy na niego... Może nasze światło. Światło teraz jest dość słabe, ale nie, pójdziemy naszą wodą, bo wodę też mamy dość słabą. I spróbujemy to wygrać. Rox 45, więc on powinien mieć żółwia na pewno. Więc tutaj musimy jakoś dać radę z tym przeciwnikiem. Szlałwąż 125, żółwio 200. Zagłębiona na pewno nie ma wykarmionego. Tak, 74. No i teraz tutaj musimy liczyć, że nam się to uda wygrać, ale mamy tylko połowę swojego hydrowira na jego całego. Więc liczymy na troszkę uników i jakiejś krytyki. Będzie? Czy nie będzie? No na razie wyglądało to bardzo przyjemnie do tego krytyka jego, więc przegrana. Ale mam nadzieję, że teraz dostaniemy troszkę słabszych przeciwników. Chociaż ten też wygląda dosyć ciężko, bo ma 20 petów. Ok, więc tutaj mamy to z bani, czyli przegrana. Zobaczmy, może tornadko, czy może coś innego. Może dzisiaj górę Olimp byśmy spróbowali, albo nordyckich bogów. Może nordyckich bogów, dawno nie atakowałem Surtra. Zobaczmy parę prób. O, 3 próby, pokonany. Ja jestem zadowolony. Dostaliśmy jakieś buty na wszystkie cechy, więc to będzie na jutro chyba do Belka, tak mi się wydaje. To możemy nawet tak zrobić, przerzucić tu. No, akurat, że padnie od ten Zurt, to się nie spodziewałem. Myślałem, że sobie tak po prostu poklikam z 5 razy i sobie przejdziemy już dalej, ale padł, także spoko. Zbliżamy się do 422 poziomu. Co my tu mamy jeszcze do zrobienia? Akademia nam się ulepsza na poziom 20.
Także po tym od razu polecimy sobie z kopalnią klejnotów na poziom 25 i kiedy nam się to skończy po evencie, także spoko. Tutaj mamy to ogarnięte, gildia, wejdziemy w gildię. To jest ten błąd, który nam nie pozwoli wejść w gildię. To musimy chyba odświeżyć, ale to też nam nie pomoże. No to niestety dzisiaj gildii nie będzie na odcinku, a więc dobra. Tutaj mamy to zrobione, więc idziemy do hazardzisty. I czas coś wygrać. No 3 złota, 4 złota, 2 miliony, spoko. Kamień, okej. Okay. Klepsydry. No nie klepsydry, ale odłamki, spoko, tym bardziej. Tutaj może spróbujemy znowu odłamki, nie. Drewno nie, na pewno nie, to tylko złoto. No 4 złota, jak tu nie wypadnie złoto, to będzie troll. No nie wypadło. No nie dadzą nam dzisiaj tego osiągnięcia, nie dadzą nam w ogóle tego osiągnięcia chyba. 3 klepsydry. Tutaj nic. Może kamień? Też nie. No i na koniec, co by tu wybrać? No może ten, to złoto, bo z tym złotem dzisiaj było dość przyjemnie. 4 znowu, ajajaj, ale 2 miliony wpadły, więc ok. Więc to mamy zrobione, tutaj wydajemy tą jedną statystykę. No i co? I tu mamy chyba wszystko. Rozmontowanie zrobiliśmy, gabinet magii, nie mamy już pasów. Tutaj zrobiliśmy, to zrobiliśmy. To zrobiliśmy, tego nie zrobiliśmy, bo się nie da wejść niestety, więc tak to wygląda. Także w tym odcinku to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się ciepło i na razie.